AKKO 3087 V2 to klawiatura, która przyjechała do mnie prosto z Hiszpanii. Dostawa była szybka, bo to były jakieś 3 dni robocze, a ja od razu mogłem porwać się w wir klikania na nowym mechaniku. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją non-float key, co jest na plus akustyki, oraz format klawiatury to TKL, czyli bez bloku numerycznego. W zestawie poza klawiaturą znajdziemy przyrząd do zdejmowania nakładek, czyli standard większości klawiatur, 15 dodatkowych żółtych nakładek, co już nie jest standardem, które moim zdaniem także bardzo fajnie wpisują się w stylistykę klawiatury. Tworzą taki ciekawy design, dosyć jest niespotykany, tym bardziej na polskim rynku po prostu. W zestawie nie mogło zabraknąć instrukcji obsługi czy kabla USB, zakończonego z jednej strony typem C, a z drugiej typem A, czyli tym standardowym złączem, który mamy w komputerze. Kabla, tak, dobrze usłyszeliście, ponieważ tutaj mamy odpinany kabel. Obudowa klawiatury to coś, na co zwraca się uwagę jako pierwszą rzecz po wyjęciu nowego sprzętu z pudełka. Mamy tutaj do czynienia z obudową w pełni wykonaną z plastiku i to jest właśnie ta rzecz, która może w pierwszym momencie zniechęcać do wyboru właśnie tego egzemplarza, ale pragnę uspokoić i stwierdzam, że ta klawiatura jest dobrze spasowana, to po pierwsze, po drugie jest sztywna, nie wygina się na wszystkie strony świata i muszę przyznać, że jest bardzo bliska poziomowi klawiatur, niektórych klawiatur oczywiście, które mają metalowe usztywnienie bądź konstrukcję po prostu pół z metalu, pół z plastiku, na przykład Corsair K60 Low Profile, którego recenzja będzie niedługo na kanale. No dobra, na spodzie mamy także cztery cztery stopki, dobrze, antypoślizgowe. Które spełniają swoją rolę bez problemu, tam się nic nie przesuwa. I nóżki z dwustopniową regulacją kąta pochylenia, tak jak w Ataxie mniej więcej to wygląda. Zauważyć również można możliwość poprowadzenia kabla w lewo bądź w prawo, w takich rynienkach specjalnych. Przyszła pora na rzecz dosyć ciekawą, którą warto zaznaczyć, że kabel nie jest mocowany od razu z brzegu klawiatury, tak jak na przykład w LANPARTY BT, której recenzja także jest na kanale, a jest, można powiedzieć, mniej więcej w połowie, pod spodem w połowie, to może przesadziłem, ale gdzieś tak w 1/3 od właśnie tego brzegu pod spodem klawiatury. Jeśli o kablu mowa, to warto zaznaczyć, że mamy tutaj kabel, który nie jest w oplocie, ale jest miękki, przyjemny w dotyku i dosyć fajnie się układa. Nakładki to PBT, bardzo przyjemne w dotyku i muszę przyznać, że lekko skradły moje serce. Są to jedne z lepszych nakładek, którymi miałem do czynienia, czy mogłem do tej pory korzystać. Dlaczego? Ponieważ używam głównie budżetowych rozwiązań klawiaturowych lub klawiaturopodobnych i nie dostajemy w większości takich klawiatur tak dobrych keycapów. A tutaj, no, jeśli chcielibyśmy same te nakładki kupić, to w naszym My Friend Chińczyk Shop musielibyśmy wydać znaczną część budżetu, który możemy po prostu przeznaczyć na tę klawiaturę. Mam na myśli, że klawiatura kosztuje przykładowo 200 zł, a same nakładki, nie wiem, 120 czy 130 zł, nie wiem, teraz tak strzelam, przykład podaję po prostu. Warto wspomnieć o tym, że na tych nakładkach mamy ciekawą czcionkę, która daje efekt wieczorami, jak jakieś światełko nam pada, nie wiem, RGB z komputera, na przykład z monitora jakieś światło, o, pada nam. I ta czcionka bardzo nam fajnie tak się odbija i mi osobiście to przypomina tak efekt, jakby była poświetlona na lekki jakiś ten niebieski czy biały. A warto zaznaczyć, że ta klawiatura nie ma żadnego podświetlenia. Jest rzecz, której zdecydowanie zabrakło mi w tej klawiaturze i są to przyciski multimedialne. Kurde, źle to ująłem. Są przyciski multimedialne, ale w dosyć ubogiej wersji. Dlaczego ubogiej? Bo nie mamy takich podstawowych jak pogłaszanie czy przyciszanie. I to jest dramat dla mnie osobiście, bo
bardzo uwielbiam sobie naciskać jakiś FN plus F11 czy F10 i nie muszę minimalizować ekranu czy też gry. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego, jak widać. Nie posiada również jakiegokolwiek poświetlenia ten model klawiatury, to jest dla jednych plusem, dla drugich minusem, ale w sumie jakby miał, to byłby dla obydwu plusem, bo ci co by chcieli, to by włączyli, a ci co by nie chcieli, to by wyłączyli po prostu. No ale jak nie ma, to nie ma. Wiem, że są droższe modele, które mają jakieś tam poświetlenie, a i także chyba na tych samych nawet switchach, o których będzie później, ale no nie kosztuje ta klawiatura już 200, tylko ponad 300. Pracę stabilizatorów oceniam na bardzo dobrą, jak i same switche. Tutaj mamy customowe przełączniki od Akko. W moim przypadku jest to Akko Pink, czyli mamy tutaj kolor różowy, który był porównywany do redów, bodajże od Gateronów, i tutaj jakiejś tam dużej różnicy nie było. W zasadzie to można powiedzieć, że nawet zbliżone. Na moje są bardzo przyjemne, zdecydowanie lepsze od Outemu. To tak jakby Outemu to... co to jest w ogóle w porównaniu do tego? Mogą moim zdaniem dorównywać Gateronom. Jest bardzo ich fajny feeling, zdecydowanie z tymi nakładkami na pewno on się poprawia. W porównaniu do Gateronów, tak jak wcześniej powiedziałem, mogą dorównywać. Mogą dorównywać, bo ich odczucia są bardzo zbliżone. Zwykły laik w ogóle nie doświadczy różnic, po prostu będzie sobie klikał, powie: o, to dobrze, i to zajebiście, i to zajebiście, i to dobrze, dobrze jest. Jedynie wydaje mi się, że może przez pryzmat tego całego korzystania z tej klawiatury, tak myślę, że może te właśnie Gaterony są tak minimalnie, ale tak lepiej jakby dopracowane, tak są bardziej może płynne, ale no... W podsumowaniu chcę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tejże klawiatury. Jest być może parę mankamencików, mam na myśli... czy ja wiem, czy to w ogóle mankamenciki? No w sumie dobra, już powiedzmy. No, kabel mógłby być w sumie w oplocie, tak ładniej wygląda. Przyciski multimedialne, takie trochę większy mankamencik. Ale poza tym... no, w sumie jeszcze mogło być poświetlenie, chociaż białe, chociaż te znowu nakładki, ta czcionka, tak jak wcześniej mówiłem, taka fajna, no nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Po prostu na ten moment jestem bardzo zadowolony z tego zakupu, bo zakładając, że ta klawiatura kosztuje 200 zł, jest po prostu bardzo, 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 bardzo opłacalna, jest bardzo, bardzo, bardzo dobrym wyborem i co najważniejsze, Jeśli nie lubicie kupować z Chin, bo na przykład czas wysyłki jest długi i może trwać od 2 tygodni do, nie wiem, 2 miesięcy, to tak, tutaj dostaniecie tą klawiaturę w 3, max 5 dni, bo do mnie osobiście przyszła kurierem, nie Pocztą Polską, tylko to był chyba GLS, jak się nie mylę, przyszła w 3 dni prosto z Hiszpanii. Świetne nakładki, bardzo dobre switche. Cóż chcieć więcej. Także co, pozostawiam Wam opinię lub Wasze przemyślenia co do tej klawiatury, jak i co do tej recenzji w sekcji komentarzy. No i co, widzimy się w kolejnej recenzji. Yo!